Dzień dobry, witamy w internecie. Jak zawsze Ania i Hania, bo chłopaki jeden w pracy, drugi w szkole. Hania się zapatrzyła, bo tutaj przed naszym domem jest ogromne drzewo i tam ptaszki sobie przesiadują, więc zauważyłaś ptaszki, tak? Hania w ogóle z dnia na dzień, ona się tak zmienia. Zresztą my dzisiaj mamy 15, czyli no koniec następnego tygodnia, coś takiego. Nie będę teraz liczyć. Hania skończy już 7 miesięcy. Ja nie mogę uwierzyć, jak ten czas leci. W ogóle jak ona się rozwija. Teraz to już w ogóle to widać. Jak była tak, wiecie, dzidziusiem tak do 6 miesiąca, ja powiem wam, to wszystko tak mi się wydaje. No z jednej strony no było widać różnicę z miesiąca na miesiąc, tak, ale to było bardziej... Te różnice to były takie bardziej, że ona po prostu rosła, tak, że ubranka większe i tak dalej. A teraz to już bardziej jest właśnie przemieszczanie, poruszanie. I jeżeli chodzi o wydawanie dźwięków, siedzenie, jedzenie, no po prostu w każdej jednej dziedzinie. Hania teraz się tak szybko rozwija, że po prostu z dnia na dzień coś nowego się dzieje, coś nowego zauważamy. Hania jest bardzo też rozmowna, bardzo dużo teraz już zaczęła właśnie baniek puszczać, stała sobie takie bu i się mocno ślini. Do tego właśnie już mówi da, da, ba, ba, ga, ga, bu, bu. I tak, i tam podziwiasz, tam jest koparka, coś budują, tu jest drzewo, ptaki, samochody. No wszystko ją interesuje. Na matę jak ją kładę, to non stop przekręca się na jeden bok, na drugi, na brzuch, na plecy. Ona wszystko widzi, wszystko chce wiedzieć, prawda? Tak, najlepiej już byś chodziła. Plus Hania też jak się położy na brzuchu. Mam takie wideo, zaraz wam pokażę. Hania głową prze w ziemię i podnosi po prostu całe dupsko. Nogi pod brzuch i prze, no tak jakby chciała raczkować. Sami zobaczcie. Push yourself. It's coming this way. Tak więc, no, my sobie z Hanią jesteśmy w domu, jest poniedziałek, temperatura jest na minusie, myśmy już rano zaliczyły godzinny spacer, tak jak co dzień. No, i my Hanie kładziemy spać i widzimy się z Wami za jakiś czas. Oj, zobaczcie, co tu się wyprawia. Hania, jaka Ty jesteś duża. Zobaczcie, ścianka jest, to było otwarte, jak Wam kiedyś pokazywałam, bo to jest to łóżeczko next to me. I to łóżeczko, ta ściana właśnie była otwarta tutaj i łóżeczko było na maksa przysunięte do naszego łóżka. O, zobaczcie, Hania się przewraca tutaj z boku na bok sobie. Tak, tak, co tam jest, Hania? No i właśnie, wracając do sprawy. Ścianka była otwarta, łóżko Hani na maksa przysunięte do naszego i powiem Wam, to znaczy nie, na maksa przysunięte tu do ściany, a następnie nasze łóżko na maksa przysunięte do jej łóżeczka, żeby tutaj właśnie nie było żadnej szparki, plus też właśnie gdyby z jakichś powodów Hania się jakoś wyrolowała z tego łóżka, to by nie wpadła pomiędzy, tylko zaraz by było nasze łóżko, bo akurat tą ścianę jak się zdejmowało, ona się tylko tutaj gdzieś w tym momencie kończyła i to było właśnie tak na równi z naszym łóżkiem, wtedy, nie wiem, gdzieś tyle wolnego, no i Hani materac. Czyli nie było na jednym poziomie z naszym, tylko Hania była tak, no, troszkę niżej. Ale kilka dni temu założyliśmy ściankę z racji tego, że budzę się w nocy, a Hania obudziła się jakimś cudem i próbowała przedostać się do naszego łóżka. Jedna jej noga właśnie była w takiej pozycji, jedna jej noga już była na tej stronie, jedna jej ręka, no i głowa też była na tej stronie, tylko cała reszta była po prostu jeszcze w łóżeczku. I o, zobaczcie, zobaczcie, co ona robi. No, już byś chciała, prawda, chodzić, ale się nie udaje. Niech no ja ją podniosę, bo widzę, że się męczy. No i jesteśmy. No i właśnie założyliśmy tą ściankę w łóżeczku, bo no po prostu już zobaczyliśmy, że Hania w każdej chwili może z tego łóżeczka po prostu wyjść albo i wypaść. Tak więc ścianka jest założona,
odsunęliśmy nasze łóżko. Dlaczego? No bo wcześniej, jak była tak nisko ta ścianka, to ja sobie mogłam, wiecie, usiąść na naszym łóżku, tak po prostu z nogami podkurczonymi i Hanie z jej łóżeczka wyciągnąć. I raz, dwa była w naszym łóżku. Teraz natomiast ja muszę cała wstać. No i w ten sposób jest wygodniej, bo ja tu sobie mogę wejść w tą dziurę, schylić się i Hanie w odpowiedni sposób po prostu z tego łóżeczka podnieść, tak? Chwycić ją w odpowiedni sposób. Tak więc to też się zmieniło. Hej, wzięłam się za sprzątanie. Hania jest u siebie w łóżeczku, tak jak Wam mówiłam. Już ma boki, więc mi nie wypadnie. Dałam im jakieś tam zabawki, a ja próbuję tutaj troszkę ogarnąć, bo w weekend nie miałam czasu, a kurzu wszędzie się zbiera mnóstwo. Nie wiem, czy też tak macie. Matko, ile tego wszystkiego? W ogóle zobaczcie. Kabel na kablu. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Może macie jakieś pomysły, jak wy sobie radzicie z kablami, czy gdzieś macie przymocowane coś do ściany, jak to wygląda, bo u mnie to wygląda w ten sposób. Stoi to na toaletce. Nie wiem, zawsze jest problem właśnie tego typu, co z tymi kablami. Ale dlaczego ja w ogóle do Was mówię i w takim momencie? Bo dostałam SMS-a z przychodni ogólnej i pani doktor prosi mnie o umówienie się na badanie tarczycy, badanie krwi, oczywiście te SHE, FT4, FT3 nigdy tutaj w Anglii nie badają, tylko raz miałam badane, to było w szpitalu, te wszystkie badania, jakie miałam po poronieniach. W grudniu ten wynik TSH, teraz po prostu będę strzelać, ale coś takiego to było, było 3,75, a FT4 było 12 albo 13, czyli FT4 było za niskie tak naprawdę, a TSH było za wysokie. Miałam to badanie, no i dostałam list, taki online list, że no, szpital, tam lekarz, endokrynolog jest zadowolony z mojego wyniku, że wszystko jest w porządku z moją tarczycą, no i wypisują mnie z tej kliniki i że dalej ma mną się zajmować po prostu lekarz ogólny. I lekarz ogólny ma mnie kierować na badania co 3 miesiące właśnie tarczycy, tak, czyli badania krwi, TSH T4 i tyle. Że wszystko jest ze mną ok, moje wyniki są właśnie w widełkach, że życzą mi tam powodzenia i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem Wam szczerze, się tego spodziewałam, no bo wiem, jak w Anglii jest. No i tak sobie wtedy myślałam, bo to było właśnie już tak przed świętami, jak ja dostałam ten list. Myślałam, dobra, na pewno się nikt ze mną tam nie skontaktuje z przychodni. Będę musiała do nich drędnąć i umówić się na to badanie krwi właśnie na początek marca jakoś, albo w połowie marca, bo to wtedy minie tak 3 miesiące od tego poprzedniego, a właśnie co 3 miesiące powinnam mieć tą tarczycę badaną. No i ja o tym oczywiście zapomniałam. Dzisiaj rano właśnie brałam sobie tyroksynę i przypomniało mi się, że muszę poprosić o nową receptę. Więc wysłałam zgłoszenie przez aplikację, że mi się kończy tyroksyna, tak naprawdę mam tylko do jutra. Więc podejrzewam, że do jutra to ona nie będzie gotowa, ale wysłałam zgłoszenie, że potrzebuję tyroksyny i teraz dostałam SMS-a po południu, że została zaakceptowana ta właśnie moja nowa, jak to się mówi, recepta. Plus lekarz prosi mnie, żebym właśnie skontaktowała się z przychodnią i umówiła się na badanie krwi. Więc no jestem pozytywnie zaskoczona, że faktycznie skontaktowali się ze mną, no i co 3 miesiące muszę mieć te badania krwi. Zobaczymy, jak będzie. Bardzo ważne jest dla mnie to, żeby właśnie dowiedzieć się, jak ta moja tarczyca działa, jak się ma Hashimoto. Trzeba też dostarczać swojemu organizmowi dużo takiego no, dobrego jedzenia. Plus dużo snu. Wiadomo, tu jest problem, jeżeli chodzi o spanie, z racji tego, że mam malutkie dziecko, więc nie mogę się wysypiać. Ale teraz jeszcze jak stoję, zobaczcie, jakie ciemne są moje włosy. One nadają się w ogóle do mycia i tak dalej, ale zobaczcie, jak one są ciemne. Powinnam się umówić do fryzjera na rozjaśnianie kolejne,
ale zastanawiam się, czy nie zrobić tego w domu. Jeżeli jest ktoś, kto mnie ogląda, jest farbowaną blondynką tak jak ja i wiecie, jak to zrobić w profesjonalny sposób w domu, to dajcie mi znać, bo jest coś takiego we mnie, że naprawdę chciałabym sama spróbować i robić to w domu, a nie czekać te 3 miesiące, wyglądać tak jak wyglądać i iść wtedy do fryzjera. Wolałabym tam co jakiś czas sama sobie zafarbować, no ale nie wiem. Cóż to za aura? Zobaczcie, pada śnieg w Manchesterze. No nie może być. Takie dni to naprawdę mało kiedy się zdarzają. W sumie w całym roku to powiem wam, że zawsze wychodzi tak, że jest jeden bądź dwa dni właśnie takiego śniegu. Jego jest bardzo mało, to jest może z 2 cm max. No wygląda to pięknie, ale co wam powiem. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy... Co my dzisiaj mamy? Mamy wtorek. Spadł śnieg. Prognozy pogody zapowiadały ten śnieg. Myśmy bardzo na niego czekali, no bo, tak jak powiedziałam, z 1-2 dni do roku jest tylko śnieg i tego śniegu jest bardzo malutko i on po prostu ginie po dniu, po dwóch. Więc powiem wam, że dzisiaj rano, jak się obudziliśmy, Adam spojrzał przez okno, że śnieg. Byliśmy pewni, że będzie zamknięta szkoła. Bo tutaj tak jest, że nawet jak jest z tego śniegu tyciusieńko tylko, to zamykają już szkołę. Głównie chodzi o to, że nauczyciele nie mogą dojechać, no bo tutaj drogowcy są naprawdę nieprzygotowani nawet na taki śnieg. A po drugie ryzyko różnych wypadków, poślizgnięć w szkole, bo dzieci też nie są przyzwyczajone do takiego śniegu i potem jak przychodzi co do czego jest przerwa, wypuszczają je na dwór. No i szaleją. Szaleją, wiecie, biegają, rzucają się tymi śnieżkami i tak dalej. No i łatwo wypadek, więc szkoła chce uniknąć takich wypadków, dlatego też budynki są zamykane. Więc myśleliśmy z Adamem, fajnie, nie ma szkoły, pójdziemy sobie do parku. Już wiecie, ustaliliśmy sobie w głowie plan, bo rok w rok tak było, że właśnie jak tylko spadł śnieg, szkołę zamykali na te, no, 2 dni, powiedzmy. Więc my taki leniwy poranek i tak dalej, no ale trzeba czekać na takiego SMS-a potwierdzającego ze szkoły, że faktycznie ona jest zamknięta. No i tego SMS-a no nie dostaliśmy, co oznaczało, że trzeba do tej szkoły pójść. Więc szybko, szybko, w pół godziny musieliśmy się ogarnąć. Zdążyliśmy do szkoły, ale powiem wam, że Adam był załamany tym, że trzeba iść do szkoły. Wiecie, głupia szkoła, nienawidzę tej szkoły. Raz do roku spadnie tu śnieg, jeszcze trzeba iść, zamiast cieszyć się, więcej bym się nauczył i doświadczył, będąc na tym śniegu, niż w tej głupiej szkole. Więc całą drogę do szkoły musiałam tego słuchać. Kilka śnieżek ulepiłam, rzuciłam w niego, chciałam go jakoś tam rozweselić, ale słuchajcie, nie dało się. Zobaczcie, jak biało, jak fajnie, naprawdę, no... On ma rację, no to tak jest, że wiecie, tutaj dzieci tego śniegu nie doświadczają, więc jak spadnie go troszkę ociupinka, to dzieci faktycznie chcą zostać w domu, chcą się bawić, no ale tym razem szkoły nie zamknęli, widocznie nauczyciele dojechali, nie było problemu. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, zaraz wyjdziemy w lasek. Uch, śliczna aura. No, więc nauczyciele na pewno dojechali, było wystarczająco, żeby otworzyć szkołę. No, plus pewnie zrobili jakiś, jak to mówią, risk assessment, czyli oszacowali, no, jakie jest ryzyko tego, że mogą się zdarzyć jakieś wypadki, niewypadki na boisku. Podejrzewam teraz, że możliwe, że ich nawet na przerwę nie wypuszczą na dwór, co już w ogóle by te dzieci załamało. Ale no nie wiem, no żyję taką nadzieją, że jednak ten śnieg utrzyma się do popołudnia, że jak odbiorę Adama ze szkoły, to właśnie pójdziemy do parku, ulepimy bałwana, pobawimy się, porzucamy śnieżkami, porobimy aniołki, że jednak Adam będzie miał świetny czas. W Polsce teraz jest mnóstwo śniegu, moja mama ciągle przysyła mi zdjęcia, jak są zasypani. I powiem wam, że jeżeli ten śnieg faktycznie się w lutym jeszcze utrzyma, my tu mamy tydzień ferii w lutym, to na ostatnią minutę chętnie bym kupiła bilet i właśnie poleciałabym z dziećmi do Polski właśnie ze względu na Adama, żeby się w tym prawdziwym śniegu pobawił. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Trzymajcie kciuki za ten śnieg, proszę.
Mamy kolejny dzień, jest już środa. Wczoraj spadł śnieg, jak widzieliście. No i co? Ja miałam wielką nadzieję, że po szkole jeszcze uda nam się pójść na sanki, ulepić bałwana, porzucać śnieżkami. Nic z tego. Słuchajcie, z tej ilości śniegu, jaką widzieliście, o 12 w południe wczoraj, czyli po 3 godzinach już było zero. Śniegu już praktycznie nie było, było troszkę gdzieś tam na trawie. Tak więc, no załamka, bo nie mogłam Adama wziąć tak na żaden spacer, na żadną górkę, na sanki i tak dalej. Nawet przy tej ilości śniegu wszystko się roztopiło. Adam był tym załamany, plus nie mogli też wyjść nigdzie no, ze szkoły, tak? W sensie na boisko, na plac zabaw. Z racji tego, że no właśnie, szkoły się boją o wypadki, że dzieci sobie nogi połamią i tak dalej, i tak dalej. A normalnie jest w angielskich szkołach tak, że idą dwa razy w ciągu dnia na dwór, bo są dwie przerwy. Jedna przerwa jest gdzieś tak o godzinie 11 i 15-minutową przerwę mają, idą zazwyczaj właśnie na dwór. Nieważne jaka pogoda, idą właśnie się dotlenić, to jest bardzo dobre według mnie. I potem o godzinie 12 mają kolejną przerwę, to jest przerwa godzinna. Pierwsze pół godziny spędzają na stołówce, a drugie pół godziny spędzają na dworze. Tak to wygląda, wczoraj nie mogli wyjść na dwór, więc ominął ich śnieg, ominęła ich zabawa i w ogóle wszystko, wszystko. Hania tutaj ze mną siedzi. Hania w ogóle, ja już nawet nie wiem, ja nawet nie nadążam, żeby wam opowiedzieć, jak szybko Hania się rozwija. Ona sobie świetnie tutaj siedzi, bawi się swoimi zabawkami. Nadal jeszcze używamy kocyk, żeby ją tutaj wspierać, ale powiem wam, że nawet już bez tego kocyka ona się nie giba na boki, potrafi sobie ładnie w tym krzesełku siedzieć. Co muszę kupić? Słuchajcie, a widziałam już właśnie na Facebooku, na Marketplace takie siedzisko do wanienki, bo Hania już teraz, słuchajcie, tak szaleje w wodzie, ręce, nogi wszędzie i tak jak wcześniej Artur ją trzymał i mogliśmy ją umyć sobie swobodnie, tak teraz on ją trzyma, ręce, nogi wszędzie, ona tą wodą chlapie i mamy taki pomysł, żeby jej wanienkę włożyć w dużą wannę i w tą jej wanienkę właśnie takim pod kątem siedzonko, żeby Hania mogła sobie tam siedzieć w dłużej w tej wodzie i się tą wodą po prostu pobawić i swoimi zabawkami, bo ona już naprawdę kuma, że w wodzie można mieć niezłą frajdę. Zresztą Hania od początku lubiła wodę, ale wiecie, no jak była taka malutka, to nie wiedziała za bardzo, co z tą wodą robić, teraz już jest na odwrót. A chcę kupić używane takie siedzonko z racji tego, że nie wiem, czy faktycznie nam się to spodoba, czy ona będzie chciała w tym siedzieć, a nowe takie w sklepie kosztują gdzieś minimum 25 funtów, więc po co mam wydawać, jak mogę dostać za 5. No i z racji tego poszliśmy właśnie dzisiaj z Hanią sobie na spacer, nie do parku, a poszliśmy do polskiego sklepu lokalnego, oraz poszliśmy z Hanią do sklepów charytatywnych, które mamy tutaj właśnie na dzielnicy. W ogóle sklepy charytatywne w Anglii to jest świetna sprawa. To są takie sklepy, do których oddaje się rzeczy, których więcej w domu już nie chcemy. Oni to potem przebierają, patrzą, czy to się faktycznie nadaje dalej na sprzedaż, czy może do wyrzucenia. Ale w większości to wszystko się dalej nadaje właśnie na sprzedaż. I za małe pieniądze można kupić coś, czego ktoś inny się pozbył. No wszystko, od rzeczy dla dzieci do domu, dla dorosłych, dla kobiety, dla mężczyzny, no na każdy przedział wiekowy można coś dostać. U nas na dzielnicy właśnie są 4 aż sklepy charytatywne, takie fajne, wypasione. Ten, do którego ja najbardziej lubię chodzić, to jest sklep charytatywny, z którego dochód idzie na hospicjum dla dzieci. Fajna sprawa, powiem wam, w Anglii nikt się nie wstydzi chodzić do takich sklepów, to jest mega popularne, ludzie bardzo to wspierają i można naprawdę fajne rzeczy dostać. Nie dostaliśmy siedzonka, a kiedyś właśnie widziałam takie, no ale trudno, nam się nie trafiło, ale kupiłam sobie dżinsy. Słuchajcie, rozmiar 12, ja już je przymierzyłam, leżą na mnie świetnie, wyglądają w ogóle jak nowe, nie wiem czy ta osoba w ogóle kiedykolwiek miała je ubrane z Bershki.
Super, ze streczem. Ja je miałam na sobie, one nie są nawet takie przylegające, tylko takie trochę właśnie jeszcze za duże bym powiedziała, ale świetnie wyglądają. Mega jestem zadowolona, muszę je tylko po prostu przeprać, bo te rzeczy najczęściej, wiecie, one po prostu ludzie przynoszą z domu w wielkich workach i te ubrania po prostu przebierają, patrzą, ok, i na wieszak kładą. Te ubrania nie są prane, więc zawsze warto przeprać je. Ale no tak jak mówię, sklepy charytatywne w Anglii są mega popularne, mega fajne, niech no umyje ręce. No i po drodze jeszcze skoczyłyśmy z Hanią, no oczywiście do polskiego sklepu. Ja w sumie w polskim sklepie poszukuję kolagen w proszku, bo codziennie biorę jedną łyżeczkę kolagenu firmy Vitpak. Powiem Wam, że odkąd go biorę, a biorę go jakieś 4 miesiące, naprawdę jakość skóry bardzo mi się poprawiła. Zresztą Wy wiecie, ja nie używam żadnych podkładów, żadnych pudrów. To, co teraz widzicie, to jest po prostu moja naturalna skóra. Ja bez niczego, tylko po prostu mam krem nałożony. W maju kończę 40. Myślę, że jak na mój wiek, to naprawdę moja skóra prezentuje się świetnie. W porównaniu do innych ludzi, zobaczcie, nie mam jakichś tam wielkich zmarszczek i tak dalej. Według mnie jest super i odkąd biorę ten kolagen, bo biorę pół łyżeczki codziennie, tak jest max, co można brać, to powiem Wam naprawdę, jakość skóry mi się mega poprawiła. Nie mogę go dostać, będziemy musieli pojechać do innej dzielnicy, bo jest jeden taki wielki polski sklep, w którym go sprzedają i ja go muszę dorwać, bo mi się już kończy. Ale co kupiliśmy w polskim sklepie, Wam pokażę, bo nigdy nie robię jakichś holi zakupowych, ale może kogoś to interesuje, co myśmy z Hanią kupiły. Kaszki dla Hani. Ja używam tych kaszek Bobowita, powiem Wam, że one są jakościowo o wiele lepsze niż te, które można kupić w angielskich sklepach, więc ja po te polskie sięgam i ja kupuję kaszki bezmleczne z racji tego, że używam jako bazę Hani mleka, tego mleka modyfikowanego Aptamil, które piję. Tu mam właśnie Bobowita od 6 miesiąca, bezmleczna, jaglano-ryżowa malina, bez dodatku cukru, bez oleju palmowego, bez konserwantów i barwników. Więc patrzę na to, że była właśnie bezmleczna, bo tak akurat ja chcę, no i żeby też nie miała tych wszystkich tam dodatków. Do tego, Hani, teraz co robię? Powiem Wam, ugniatam malinki świeże, które kupuję w Lidlu, one są sprowadzone z Maroko, te maliny, które my kupujemy, są pyszne, bardzo smaczne, bardzo duże, więc ja je ugniatam widelcem, dodaję jeszcze do kaszki rano, Hani, super. No i też kaszka ryżowo-bananowa, też trzeba dodać własne mleko, też nie ma właśnie oleju palmowego i innych tam barwników, tutaj też ma wapń, żelazo, jod, witaminę C, D, ale tu właśnie też jeszcze Wam wspomnę, o tu jest codziennie, Hani daje kropelkę witaminy D, no bo tego słoneczka jednak jest tu mało. Dzisiaj słońce jest, ale wiecie, tego słońca jest po prostu jak na lekarstwo tutaj w Anglii, więc taką ją daję, to jest bananowa i jeszcze, żeby ten smak podkręcić, ugniatam Hani z 1/3 banana rano, dodaję do tego super śniadanie, Hania je, bo powiem Wam, że najczęściej jest tak, że Artur już jest w pracy, ja muszę ogarnąć siebie, Adama, Hani, wziąć go do szkoły na daną godzinę. Więc no, ten grafik jest rano napięty, ja nie mam tak naprawdę czasu, żeby jeszcze stać w kuchni i tak od zera gotować Hani jakieś tam śniadanie, więc mamy to, bo nam się już kończyło. Mam kaszę jęczmienną, to jest dla nas do obiadu, już dawno nie mieliśmy. Kabanosy, 100% kurczaka, jakieś ekskluzje. Powiem Wam, że no ja wiem, to jest żywność przetworzona i tak dalej, ale my zawsze mamy w lodówce. W razie wieczorem, jak na przykład oglądamy film, coś chcemy przegryźć, no to weźmiemy sobie na przykład kabanoska, do tego jakiś hummus, jakieś warzywko i najlepiej to wychodzi. Artura ulubione polska smakija, czyli kasza manna z owocami leśnymi, z truskawką i jeszcze chyba z malinką mu wziąłem, tak. On bardzo lubi, to są po prostu jego ulubione polskie desery. Chleb proteinowy, ten jest świetny, on naprawdę... Na początku myślałam, że to jest taka ściema, jak kiedyś tam kupiliśmy. Myślałam, a piszą proteinowy, a tak naprawdę pewnie to same węglowodany. Ale nie, powiem Wam, że on naprawdę jest świetny. Bardzo dobrze smakuje, to nie jest jak te takie pumpernikle, takie zbite tempe.
On jest bardzo smaczny. No i kupiłam też właśnie z polskiego sklepu szynkę. Wzięłam 20 plasterków. Nie jakaś podwędzana, no pyszna. Powiem wam, że te wszystkie pakowane w angielskich sklepach, z supermarketów mogą się umyć. One są pełne wody, więc ja kupuję z polskiego sklepu. Zaraz sobie zrobię bułeczkę grahamkę właśnie ze sałatą i z tą szynką. Nie, grahamkę nie, bułeczkę proteinową zrobię sobie, bo właśnie u nas teraz w Lidlu sprzedają bułki proteinowe na świeżo pieczone. Także to. A tutaj mam coś, co moje chłopaki lubią, czyli ser z salami, taki okrągły. Pięknie pachnie, bym zjadła, ale nie, na razie sera nie jem i on jest z czosnkiem i jakimiś tam zielami. Bardzo fajna sprawa, no i to tyle na dzisiaj. I dobrze, że poszłam do tego sklepu, bo już nie mieliśmy ani sera właśnie, ani żadnej szynki. Hani kończyły się te bobowity, no i potrzebna mi była też kasza do obiadu. Tak więc ja teraz zabieram się za robotę, znaczy za robotę. Muszę wypić sobie kawę, bo jeszcze kawy nie piłam, a jest 20:10, bo dopiero wróciłyśmy. Jak również muszę zrobić sobie właśnie tą bułkę proteinową z sałatą i z szynką. Pora tu posprzątać tą matę. Bo wiecie co? Nie wiem jak mam stanąć, żeby było widać, tu jest Hania. Tu jest w ogóle kosz na pranie pełen zabawek. Tutaj reszta leży. Problem jest w tym, że Adam codziennie jak wraca ze szkoły, chce się z Hanią bawić na tej macie. Ja układam zabawki, ja je rozkładam o to, a Adam robi Hanie, jak on to nazywa, tornado. On się po tym turla, to wszystko się po prostu składa, zabawki są wszędzie. O, odkurzacz sam się włączył. Hania się wtedy śmieje na maksa i no po prostu jemu to odpowiada, tak, że ona odpowiada na tą jego zabawę, na tego wariactwa. Śmieje się, więc on się potem turla, oczywiście zabawa się skończy, Adam nie posprząta i potem następnego dnia ja to muszę ogarniać, ale chcę to najpierw odkurzyć, a następnie wszystko ładnie, pięknie poukładać dla Haneli.